Mirmiłowo to spokojna osada, w której żyje lud wesoły i pracowity. Jednym z niewielu problemów mieszkańców Mirmiłowa jest banda zbójcerzy zamieszkująca w pobliskiej warowni. Zbójcerzami dowodzi Hegemon, który pragnie zdobyć Mirmiłowo i wypędzić jego mieszkańców. Korzystając z planu kaprala, postanawia podjąć kolejną próbę. Postanawia wysłać kogoś, kto zatruje wodę w studni w grodzie Mirmiła. Ochotnikiem jak zwykle zostaje wybrany Oferma. Misja Ofermy powiodła się. Woda w studni została zatruta. Mieszkańcy Mirmiłowa znaleźli się w niebezpieczeństwie. Aby uratować gród, Kajko i Kokosz muszą wykorzystać swój spryt i siłę. Wyruszają na długą i pełną niebezpieczeństw wyprawę. Kajko i Kokosz. Tak, dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie w kolejnej serii na moim kanale i tym razem zagramy w takiego polskiego klasyka, stworzonego w 1994 roku przez studio Seven Stars we współpracy z Januszem Christą, początkowo na Amigę, natomiast rok później w 1995 roku gra trafiła na peceta. Ja oczywiście będę ogrywał pecetową wersję, która jest obecna, która jest do kupienia na GOG.com. Co więcej, będę ogrywał wersję na CD, czyli wersję z dubbingiem, bo ukazała się taka początkowo. Głosów postaci po prostu nie było, natomiast w 98 roku w tej wersji już zostały one umieszczone. No i myślę, że będzie to całkiem sympatyczny powrót do pierwszej połowy lat 90., do czasów dzieciństwa wielu z nas, no i też do tego wspaniałego uniwersum znanego z komiksów Janusza Christy. Dla mnie Janusz Christa jest takim komiksowym guru. Ja wychowywałem się na komiksach o Kajku i Kokoszu. Uwielbiam też komiksy poświęcone prekursorom, czy też przodkom Kajka i Kokosza, czyli poświęconym postaciom Kajtka i Koka. Choćby Kajtek i Koko w kosmosie, czyli chyba najdłuższy polski komiks. No cóż, mieliśmy wstęp, który nam wiele wyjaśnił, no i myślę, że o innych rzeczach będę już opowiadał w trakcie właściwej rozgrywki. Zatem zacznijmy ją. Nie marnujmy czasu. Tak stojąc bezczynnie, nie przywrócimy wody w studni. Tak tutaj, no niestety, akurat w tej wersji na CD nie ma napisów, czyli możemy włączyć albo napisy i wtedy nie będzie głosów, albo głosy i nie będzie napisów. No ja wybrałem tę drugą opcję. Mano Game nagrywał serię Let's Play Kajka i Kokosza, w której były napisy, no to ja dla odmiany nagram bez napisów, ale z dubbingiem. Tak, Kajko i Kokosz to tacy dwaj sympatyczni bohaterowie komiksów Christy, którzy są zupełnie od siebie różni, ale jednocześnie dobrze ze sobą współgrają. Kajko sprytny, rozsądny, Kokosz jest uosobieniem takich ludzkich wad, ale jest też dobrotliwy, no ale też leniwy, jest łakomczuchem, no i nie da się ukryć, że bywa tchórzem.
Niemniej myślę, że kokosz jest taką bardziej ludzką postacią, jest bliższy przynajmniej mojej osobie przez to, że ma więcej wad, ale Kajka też oczywiście bardzo lubię. Może najpierw wejdziemy do chaty. Niektóre rzeczy może zrobić tylko kokosz. Nie wiem, czy są takie, które może wykonać wyłącznie Kajko. Na pewno kokosz jest silny, kokosz jest wyższy, więc ma większy zasięg i może podnosić niektóre rzeczy, na przykład których Kajko nie podniesie. Pewne nielogiczności czy niezgodności z komiksami Christy też tutaj są. O nich postaram się opowiedzieć już w trakcie dalszej rozgrywki. Zabieramy nóż, ekwipunek. Można na przykład rzucić przedmiot w dowolnym miejscu ekranu, jak tutaj widać nóż w każdym z miejsc można położyć, natomiast my w ekwipunku, który widoczny jest na górze ekranu, go umieścimy. Ekwipunek jest ograniczony do, nie wiem ilu, tam chyba kilkunastu przedmiotów. W każdym razie no nie można ładować wszystkiego, co też mocno utrudnia sprawę. Prawym przyciskiem przełączamy się pomiędzy postaciami Kajka i Kokosza i autorzy inspirowali się trochę goblinsami. Kiedy jeden z autorów, zdaje się Jarosław Łojewski, zobaczył właśnie goblinsów, to wpadł na pomysł, jak tutaj w grze będzie można wykorzystać właśnie Kajka i Kokosza, bo w goblinsach wiadomo, każda postać ma inne zdolności, każda może wykonywać inne czynności. No tutaj mimo wszystko większość rzeczy mogą wykonywać i Kajko i Kokosz, więc ja tutaj szczególnego podobieństwa do goblinsów nie widzę. Ty, Kajko, na mnie z tym nożem? Co ty robisz, Kokosz? Sprawdzam ostrość noża. Tak, autorzy tutaj postarali się umieścić w grze sporo humoru, bo oczywiście humor był taką nieodłączną cechą komiksów Christy, ale trochę im no, nie wyszło, to nie ten poziom. Już zapomniałem, co tam jest. Twoje brudne gacie i inne rzeczy do prania. Jestem do tego za słaby. O, i to jest przykład tego, o czym mówiłem. Kokosz ma więcej siły, więc może zabrać topór, natomiast Kajko niestety nie ma takiej możliwości. Co tutaj jeszcze mamy? Ławę, stół, wszystkie te miejsca interaktywne, które są oznaczone właśnie ikonką dłoni z palcem wskazującym wyciągniętym, no to jakoś postacie skomentują. Pamiętasz, Kajko, jak kiedyś powaliłem nią hegemona i 10 zbójcerzy? Jeszcze w zeszłym tygodniu mówiłeś, że 5. W zeszłym tygodniu miałem gorszą formę. Ach, jak sobie przypomnę te wieczerze. Tobie tylko jedno w głowie. Tak, spanie. Otóż to, Kajko miał chyba właśnie na myśli łakomstwo, natomiast Kokosz powiedział o spaniu, bo jest też personą wyjątkowo leniwą. Kokosz, tylko nie usiądź na nim, bo się załamie. Jest tutaj takie wzajemne uszczypliwości, to też było obecne w komiksach, oczywiście. Dobra, widzimy tutaj miotłę, ona nie ma tej ikonki dłoni z wyciągniętym palcem wskazującym, ale jest miejscem interaktywnym, można na niej użyć innego przedmiotu, oczywiście topora i musi to zrobić zapewne Kokosz. Rozwaliłeś miotłę, chyba nie chcesz teraz zamiatać? Zamiatać niekoniecznie, ale możemy zabrać ten pęk gałęzi do ekwipunku, a także kij od miotły. No i kij od miotły od razu użyjemy, bo widzimy, tutaj jest łeb Tura, on jest za wysoko, żeby dosięgnąć go dłońmi. Ach, pixel hunting, no. Gra z pierwszej połowy lat 90., więc bez pixel huntingu tutaj ani rusz. Nawet z tym kijem jestem za niski, aby dosięgnąć tej obręczy. Właśnie. Jesteś trochę bezużyteczny w tej grze, Kajko. Ojej! W nosie Tura zostały dziury po obręczy. Na urodzie wiele nie stracił, bo i tak z niego już sierść wyłazi. No tak, jak słychać. No, ten humor jest trochę suchy.
Tur. Tur ma też lewy róg i Tur ma prawy róg. Widać, że lewy róg można zabrać, prawego rogu nie. Ten róg jest za wysoko. Nawet dla mnie. Więc jeszcze raz powtarzamy ten sam trik. Spójrz teraz na łeb Tura. Wygląda paskudnie. Może lepiej było nie ruszać. Co do pixel huntingu, to w pewnym stopniu został on celowo dodany. Oczywiście myślę, że i niecelowo również, bo jednak pixel hunting to było nieodłączny element przygodówek dawnych lat. Niemniej, gra okazała się trochę za krótka i za łatwa według autorów i chcieli dodać coś takiego, co by skomplikowało sprawę, więc choćby trochę więcej pixel huntingu, który mógłby zatrzymać gracza, takie trochę zagrywki nie fair, a także jeszcze jedną rzecz, mianowicie róża, ona mogła zwiędnąć w naszym ekwipunku, także warto tutaj często sejwować, bo są takie zagrywki. Tatka Jaga mówiła mi, że do ścinania magicznych roślin trzeba używać specjalnych materiałów, które mogą nawet doprowadzić do dead endu i co gorsza, mogą to być celowe zagrywki autorów. Kajko! Co? Jak te kwiaty tnie się tym nożem, to one nie więdną. No proszę. Zabraliśmy kwiat siły. Jeszcze jedną taką cechą gry, dość archaiczną czy słabą, no to były początki polskich przygodówek. Ja tutaj, nie wiem, na przykład na slocie H jako LP zapiszę. Tak, cechą tych polskich pierwszych przygodówek było to, że one jednak nie dorównywały w większości produkcjom zachodnim, no a w prasie miały trochę fory. Były polska scena gier komputerowych w ogóle na PC raczkowała, więc no, nie można było mieć aż takich wymagań. Te kwiaty nie są tak ładne jak nasze. Ciekawe, czyja to zasługa? Moja! Codziennie rano patrzę na nasze róże i rozmawiam z nimi. Szkoda, że jeszcze ich nie podlewasz, nie pielisz i nie przycinasz. To już twoja część roboty przy nich. Dubbing, zwłaszcza kokosza, taki z lekka usypiający. To tu zaczęła się cała heca. Chodźmy dalej. Jak mi się przypomni, to mam dreszcze. Kokosz, chcesz się przejrzeć w wodzie? Nie. I tak wiem, że najpiękniejszy to ja nie jestem. Oj tam. Co do plansz, wszystkie plansze w grze rysował sam Janusz Christa. No i tutaj ciekawa sprawa. Oczywiście te informacje można zdobyć, oglądając wywiady z Jarosławem Łojewskim i Piotrem Kulikiewiczem, czyli autorami Kajka i Kokosza na kanale Szafa z Grami. Serdecznie polecam. No i tak, tutaj były problemy, ponieważ wiadomo, ograniczona jest paleta barw. Janusz Christa rysował tam i malował akwarelkami piękne plansze, natomiast kiedy później, bo panowie spotykali się w domu Janusza Christy w Sopocie, później kiedy zobaczył efekt, no to kręcił nosem, dlaczego tak mało kolorów. No i panowie musieli mu dość długo tłumaczyć, tam też w asyście żony Janusza Christy, no, że to nie jest tak łatwo, że są ograniczenia sprzętowe i to tak powinno wyglądać. Bardzo ciekawe wywiady, oczywiście odsyłam was do kanału Łukasza z Szafy z Grami. Dziewka jakich wiele. Ale ładne zwierzę. Ciekawe, z czym ci się kojarzy. Pewnie z obiadem. A właśnie, że nie, bo z puchem od pierzyny. Tak, czyli znów Kajko o jedzeniu, Kokosz o spaniu. O buzy, ze srebrnym nożem na mnie? A wolałabyś złoty? No tak, te suchary rządzą. O buzy, ze srebrnym... A wolałabyś... Myślałem, że jak kokosz jej zagrozi nożem, to będzie inny tekst. Ale nie. Dobra, pójdziemy w prawą stronę, bo chcę, żeby ten let's play miał ręce i nogi, to co robimy. Chociaż tutaj, no niestety, autorzy nam zupełnie nie podsuwają tropów. Robimy rzeczy na chybił trafił w tej grze, moim zdaniem. Nie zawracajcie mi głowy.
Nie widzicie, że jestem zajęta? Stoisz jak kołek i ty jesteś zajęta? Nic mi tu nie ruszać. Nic z tego, Kajko. Zostawcie te szmaty. Autorzy byli w większości przypadków dobierani ze znajomych autorów, aktorzy głosowi, ze znajomych autorów, którzy mieli jakiś sensowny głos. Także no, nie spodziewałbym się tutaj jakichś większych pozytywnych zaskoczeń, jeśli chodzi o te kwestie. Zostawcie moje piękne kwiatki, rozbójniki jedne. Daj spokój. Chcę mieć całą głowę. To tylko drewniany wałek. Tylko? To spróbuj sam, cwaniaku. Nie ma głupich. Spójrz na jej wałek do ciasta. Rzeczywiście wygląda na to, że Lubawa ma poważny argument w ręku. No i tutaj jest zagadka, powiedzmy, że to zagadka, która wymaga w pewnym stopniu znajomości komiksów Janusza Christy. Otóż będzie nam potrzebna rękawica Mirmiła i to trzeba skojarzyć z zerwaniem kwiatu siły. Bo zdaje się, że w komiksie Nawczasach mieliśmy do czynienia z rękawicą siły. No i jeśli ktoś nie ma znajomości tych komiksów, no to nie skojarzy, czy trzeba niebieską szmatę, czy gacie Lubawy, czy rękawicę Mirmiła, czy białą szmatę. No a ktoś, kto te komiksy czytał po wielokroć, to może mu się nasunąć, co trzeba tutaj zrobić. Dobra, jeszcze przejdziemy do kolejnego ekranu. Ale mieliśmy dzikie lata 90. Zobacz, jakaś sierota zostawiła swój miecz. To pewnie ten śpioch z góry. Hej, ty! Obudź się! To większy śpioch niż ty. Może mocniejszy, ale największy to ja jestem. Oj, ten dumny kokosz. No, Kajko uniósł miecz. Można się zdziwić, że dał radę. Okej, mamy coś takiego jak lewy ruptura i spójrzcie. Mam za słabe płuca. Kajko nawet tego nie potrafi zrobić, no. Moja głowa. Oj, cisza. Co się dzieje? Łeb mi pęka. Miód chyba będzie najlepszym lekarstwem na przyczynę tego bólu. Czyli miód. Chcę miodu. Brama zamknięta, strażnik śpi, chętnie bym się z nim zamienił. O, na pewno, pomyśl lepiej jak ją otworzyć. Siła? Jak ją uszkodzisz, to kasztelan wykopie nas z grodu. A raczej kasztelanowa. W efekcie wychodzi na jedno. Oj, tak perypetie Lubawy z Mirmiłem to jest moim zdaniem jeden z takich najmocniejszych i najzabawniejszych punktów komiksów o Kajku i Kokoszu. Właśnie ten wałek, ona groziła mu często wałkiem, albo że wyprowadzi się do mamy. To były takie rzeczy, takie argumenty, które skutkowały na Mirmiła. No dobra, i teraz zerwiemy róże. To też jest jakoś, nie wiem, trudno się domyślić niektórych rozwiązań w grze. Tak jak mówię, nie bardzo wiemy, co mamy osiągnąć. No teraz pewnie wydostać się z grodu, więc już mamy podpowiedź, że miód, ale miodu pilnuje Lubawa, więc jakoś tę Lubawę musimy odciągnąć. Tutaj trudno przejść do kolejnego ekranu, jak widać. I patrzcie, mamy róże, więc możemy wpaść w pułapkę, ja w taką wpadłem też. Zasadziliśmy te kwiaty z nasion od twojej ciotki, Kokosz. Tak, ciekawe, co Jaga porabia. Może ona by nam coś poradziła? Ale jest jedna róża, przy której kursor się zmienia na taki oznaczający, że można wziąć, zabrać ze sobą różę. Tylko się nie pokalecz. Spoko, spoko, uważam. No i lepiej szybko ją dajmy Lubawie, bo zdaje się, że ona mogła zwiędnąć. Także lepiej jej długo w ekwipunku nie trzymać. Ach, dziękuję wam za te róże. Są prześliczne. Włożę je do wody. No i
tak, tutaj zasadniczo można zabrać wszystko, ale nam potrzebny będzie oczywiście antawek z miodem, wiadomo dlaczego. Rękawica Mirmiła, no też już powiedziałem, pewnie można się teraz domyślić po tym. No i gacie lubawy. No tutaj no nie wiadomo dlaczego w tym momencie, ale uwierzcie mi, że będą nam potrzebne. Zdaje się, że białą szmatę i niebieską szmatę możemy zostawić. Nie zapychajmy sobie ekwipunku, bo później będziemy musieli się zastanawiać, gdzie te przedmioty zostawiać. Po co robić sobie takie problemy? No dobra, miód. W sumie mamy miód, więc moglibyśmy dać go temu panu strażnikowi, ale tym zajmiemy się później. Teraz rozpalimy ogień. Kajko i Kokosz to jest takie fantazy, słowiańskie fantazy, więc można tutaj się spodziewać także różnego rodzaju czarów. Można się spodziewać jakichś stworzeń, które są typowe dla właśnie utworów fantazy. A skoro można się spodziewać magii, no to trzeba by to było teraz wykorzystać, tak? Pęk gałęzi podłużmy do palenisko. No i pozbyliśmy się miotły. Ale jak się pali! Ten brud z miotły pali się tak dobrze, bo kruszysz przy jedzeniu jak prosie. Lubię te ich przekomarzania się, chociaż są mocno suche jednak. Okej, co by tutaj jeszcze wrzucić? Tak, kwiat siły wrzucimy, ponieważ chcemy zdobyć rękawicę siły. To już jest zagadka, którą zrozumieją może osoby właśnie obeznane z komiksami. Patrz, zwykłe zielsko. I co? Ktoś tutaj szaleje, chyba na motocyklu będzie słychać. Wrzuciłem i... Patrz, Kajko, to jest rękawica siły. Słyszałem, że można jej użyć tylko 3 razy, ale nie wiem, czy na pewno. No tak, tylko że rękawice siły to, z tego co pamiętam, to dostaliście od Jagi w komiksie Na wczasach. No i rzeczywiście ona była tam w bardzo fajny sposób użyta, zresztą Na wczasach to też jeden z moich ulubionych komiksów o Kajku i Kokoszu. Przezabawny. I w zasadzie chyba z tym ekwipunkiem, który teraz mamy, możemy się już zbierać do wyjścia z grodu. Zatem skierujemy teraz swoje kroki do strażnika. Janusz Christa tworzył też, ale już oddzielnie, postacie do gry. Na początku tworzył same tła bez postaci, natomiast później te postacie dorabiał, z tym, że on je robił w takiej podstawowej formie, a później problemy mieli autorzy, sporo się nad tym nagłowili, żeby te postacie odpowiednio zanimować i żeby one się tak ruszały jakoś sensownie podczas tego chodu, więc no mieli z tym zagwozdkę. Dobra, użyjemy ponownie rogu. Moja głowa. Oj, cisza. Co się dzieje? Łeb mi pęka. Miód chyba będzie najlepszym lekarstwem na przyczynę tego bólu. No dobrze, to dostaniesz miód. No, trzeba było tak od razu. A właściwie to, o co wam chodzi? Otwieraj bramę, leniu jeden. Dajcie mi spokój. To oddawaj nasz miód. Spokojnie, już schodzę. Kajko, patrz! Bójcerze! Chyba będziemy mieli problem z wyjściem z grodu, a oni raczej nie są skorzy do ugodowego rozwiązania. Kajko, weź coś wymyśl. Wiesz, że rozwiązywanie problemów nie idzie mi zbyt dobrze.
Co wy tam mam mroczecie, kurze jedne? Już was tu nie ma, bo jak nie, to na plasterki! Tak, na plasterki! To widzisz, tu widać tylko dwóch zbójcerzy, ale po głosach można sądzić, że jest ich znacznie więcej. No tak, zasadniczo można się zgodzić z tym, że głównie Kajko jest od rozwiązywania problemów, ale to nie jest reguła, bo pamiętamy choćby cudowny lek. Nie, to nie był cudowny lek. A może to był cudowny lek? Nie, to było w Krainie Borostworów właśnie. Tak, czyli komiks, na którym bazuje, przede wszystkim na tym komiksie bazuje ta gra. Kiedy... No, to kogoż musiał tam kombinować ostro. No i także on też potrafi, tylko czasem może nie zawsze mu się chce i nie zawsze wierzy w to, że będzie w stanie coś wymyślić. No dobrze, ale przyjaźń potrafi wiele do człowieka zmotywować do wielu rzeczy, nawet dać nadludzką siłę. Dobrze, mamy zbójcerzy, chyba nie będziemy z nimi pertraktować. No, ale mamy te rękawice. Możemy je użyć 3 razy. Ale im dałeś. Ach, nie pokazałem wam jednej rzeczy. Jakiś taki dysonans poznawczy we mnie wywołało. Mianowicie, Kajko nie może używać rękawicy siły. Zupełnie nie wiem dlaczego. W komiksie na wczasach Kajko jak najbardziej używał rękawicy siły. Nie wiem dlaczego akurat rękawicy nie mógłby używać. Ona daje nadludzką siłę, więc ten słabszy też powinien móc z niej skorzystać. Więc trochę tego nie rozumiem akurat w tym wypadku. Może autorzy tego dobrze nie przemyśleli. O, zobacz, kto się chowa za krzakami. To przecież Oferma. To tu się schował. Zaraz go palnę za to, co zrobił z naszą studnią. Spokojnie, i tak ma nauczkę. Łamignat już się nim zajął. Teraz nie ma jak wrócić do swoich, a tam go wyśmieją. Zaczekajcie. Nie róbcie mi nic. Jak dacie mi coś do ubrania, to przy najbliższym spotkaniu zdradzę wam, co planuje Hegemon. To nie jest jedyna gra o Kajku i Kokoszu, gra przygodowa, bo oczywiście były, zdaje się, też platformówki w tym uniwersum, ale no, nie do końca oddające klimat jednak komiksów, bo te komiksy, mimo że są pięknie narysowane, oczywiście bardzo szczegółowo, Christa był perfekcjonistą i te szczegóły, których może tutaj nie do końca widać właśnie w kolorystyce, między innymi on naprawdę był u niego na bardzo wysokim poziomie, więc no, nie do końca może w tych platformówkach to było widoczne. Natomiast Kajko i Kokosz, twierdza czarnoksiężnika, to bardzo ładna przygodówka stworzona przez wydawnictwo Dagiel na czele z Dominikiem Dagielem, z którym również rozmawiałem o tej grze. Wywiad też można znaleźć na moim kanale. A jeśli ktoś jest zainteresowany, co sądzę o komiksach o Kajku i Kokoszu, to oczywiście też nagrałem vloga na ten temat kiedyś na kanale, więc można to znaleźć u mnie. Oferma. Co można zrobić? Jak można pomóc Ofermie? No, zabraliśmy, jak pewnie pamiętacie, gacie Lubawy. Kto nosi taką dużą bieliznę? Pewnie Lubawa. Nie narzekaj, tylko ubieraj się i gadaj, co wiesz. Stój! Uciekł. To było do przewidzenia. I tak zbójcerze będą mieli zabawę, jak zobaczą go w różowych gaciach Lubawy. Na pewno. Co teraz robić? Przejdźmy się do Jagi. Ona pewnie coś nam poradzi. Pewnie tak, ale trzeba dać jej jakiś prezent. O ile głos Kajka, no oczywiście też nie jest profesjonalny, to jednak trochę jest mniej anemiczny w tych swoich wypowiedziach. Jednak są one dynamiczniejsze, natomiast Kokosz, jak było słychać również, Oferma tak bardzo ospale wymawiają te swoje kwestie. Krzak z błękitkami. Błękitek to będzie przedmiot, który się nam przyda. Zabierzemy również krzesiwo. I tutaj dopiero w tej lokacji, bo jeszcze ta pierwsza to nam trochę mówi, co powinniśmy zrobić, na przykład z tym miodem, prawda? Wiemy, jaki jest nasz cel, a tutaj już nie bardzo. Na przykład tutaj znajduje się gałąź. A czy ta gałąź będzie nam potrzebna? No, można ją zabrać. Aczkolwiek nie wiem, czy nam się przyda.
na tym etapie gry mamy Dziada Borowego, czyli postać również znana z komiksów, chociaż chyba w jednym komiksie wystąpił. Ale staruszek ma krzepki sen. Co chcesz? Przecież całą noc pilnuje lasu przed wandalami. Tylko jaki to był komiks? Czy to był Dzień Śmiechały? Możliwe, że to był Dzień Śmiechały. Kokosz, tylko ostrożnie na niego wchodź, bo się zawali. Poważnie? To może idź dalej sam. Och, przecież tylko żartowałem, grubasie. Tutaj jest mnóstwo przedmiotów, które nam się na razie do niczego nie przydadzą. Na przykład jest strzyżka bardzo wysoko i możemy się zastanawiać, jak jej dosięgnąć, ale na razie chyba nam się w ogóle nie przyda. Nie ma szans jej dosięgnąć. Jemioła również, także zostawię ją tutaj. Kurka też nam się nie przyda na razie. Poziomki nam się nie przydadzą. Mięta się nam nie przyda. Maślak się nam nie przyda. No i wyobraźcie sobie, gracie w tę grę pierwszy raz. Macie mnóstwo przedmiotów. Nie wiecie w ogóle co zrobić. No i upychacie te przedmioty. Później się zastanawiacie, co z nimi począć. A tu nic. Po prostu nic. Po prostu ich nie brać. Brać tylko te, o których autorzy pomyśleli, że będą nam potrzebne. Dobra, zimna woda. Zawsze chętnie gaszę tutaj pragnienie. O, są też wilcze jagody, które na razie nie są nam do niczego potrzebne. Naprawdę mnóstwo jest tych przedmiotów. I tutaj, w tej lokacji się zaczyna prawdziwa trudność. Moja biedna nieszczęśliwa. Co to jest? To rusałka Emilka, strażniczka magicznego źródełka. Emilko, dlaczego płaczesz? Zbójcerze zatkali źródełko kamieniem. Teraz zwierzęta nie mają gdzie się leczyć, a ja jestem za słaba, żeby odsunąć ten głaz. Kajko zaraz wymyśli, jak ci pomóc. Kokosz, może ty też ruszysz głową? No tak, i tutaj wam to pokażę, bo tutaj zobaczymy, czy Kokosz będzie mógł, nie będzie mógł, bo nie ma odpowiedniego kursora. Podnieść tego kamienia. Nawet dla Kokosza jest on za ciężki. Ale mamy rękawicę siły, którą Kajko powinien móc tutaj użyć. Jest za ciepło, aby zakładać rękawiczki. No widzicie. Dla Kajka jest za ciepło, a Kokosz rękawicę założy chętnie. I o co był ten płacz? Dziękuję wam. Tak, Kajko ma w sobie taki pierwiastek trochę zarozumialstwa. Jest trochę tak, jakby postradał wszystkie rozumy. Aczkolwiek, no, nie w jakimś dużym stopniu. Da się go lubić zdecydowanie. Jest też bardzo lojalny, bardzo przyjacielski. Zawsze staje za swoimi przyjaciółmi, za Kokoszem, za Mirmiłem. Zawsze można na niego liczyć. Mamy dzbanecznik i tutaj, o, coś się nie udało, coś się popsuło. Jest gumiak. Gumiaka na razie nie będziemy zabierać, ale zabierzemy dzbanecznik, tak. I od razu pójdziemy z tym dzbanecznikiem tam na poprzedni ekran, cofniemy się. Widzicie, te tła są bardzo szczegółowe nawet w grze, mimo że oczywiście one były skanowane i nie oddają na pewno oryginału, ale można zauważyć ten kunszt w tej szczegółowości, ile tutaj rzeczy jest upchanych na ekranie, prawda? Kto jeszcze nie czytał, to polecam komiksy. Ta woda pewnie też jest niezła. Polecam komiksy Janusza Christy. Naprawdę są one świetnie narysowane i moim zdaniem mają też bardzo dobry humor. Oczywiście on nawiązywał w pewnym stopniu do sytuacji społecznej, politycznej tamtych czasów. Swoją drogą, kiedy tutaj Janusz Christa współpracował z autorami nad tą grą, no to był już po swoim ostatnim komiksie. Bo swój ostatni komiks z serii Kajko i Kokosz, Mirmił w opałach, został narysował
W 90 roku. W 90 roku on się ukazał w postaci albumu. Janusz Christa miał wtedy 56 lat. Trochę szkoda, że skończył dość wcześnie jednak. No bo biorąc pod uwagę na przykład działalność Babcia Chmiela, który jeszcze w okolicach 90 rysował kolejne komiksy. Oczywiście już one były cieniem tych pierwszych, ale myślę, że jeszcze tak chociaż te 10-15 lat do 70 spokojnie Janusz Christa mógłby tworzyć. Oczywiście on tam miał chyba jakieś problemy zdrowotne i już no też z tego powodu zaprzestał działalności. Niemniej no zmarł w 2008 roku, więc powiedzmy 18 lat po ukazaniu się tego ostatniego komiksu i 14 lat po ukazaniu się tej gry. No dobrze, tutaj musimy trzy przedmioty zabrać. A zobaczcie, ile jest. Jest prawdziwek, jest muchomor, jest stokrotka, orzech laskowy numer 1 zabieramy, drugi orzech laskowy i kasztan. Ale skąd gracz ma wiedzieć, że akurat te przedmioty musi zabrać? No trudno powiedzieć, tym bardziej, że one nam się na razie w tej lokacji zupełnie do niczego nie przydadzą, ale to jest takie trochę arbitralne ze strony autorów. Znaczy można zabrać, można oczywiście zabierać inne przedmioty, ale jak widzimy, tutaj się kończy pojemność naszego ekwipunku. Możemy jeszcze tylko 5 zabrać, więc to nie jest tak, że możemy wszystko, co nam się nawinie pod rękę, załadować tam na górę. Autorzy nas nie wypuszczą z lokacji. Witaj, jak wszystkiego. Witaj, ciociu. Witaj, urwipołciu. Dzień dobry, Jago, jak zdrowie? Nie narzekam. Odkąd wymyśliłam maść na reumatyzm, nic mi już nie dolega. Ciociu, a gdzie jest Łamignat? Pewnie grasuje gdzieś po lesie. Może wejdziecie do chaty? Nie, my tylko na chwilę. No i Jaga. Ja lubię Jagę. Oczywiście ja lubię wszystkie postacie Skajka i Kokosza. Natomiast w tych pierwszych komiksach Jaga była jeszcze dużo starsza. Występowała jako zielacha. I można było powiedzieć, że ona wtedy nie znała czarów, ale była sprytna. Była bardziej taką znachorką niż czarownicą. Natomiast później jakby Christa trochę zmienił koncepcję, ale ten moment przejścia pomiędzy zielachą a Jagą jest dobrze widoczny w rozprawie z Dajmiechem, zdaje się. To było w rozprawie z Dajmiechem, tak. Ona się przekształca z zielachy w Jagę. No nie chcę wam też wszystkiego opowiadać. Oczywiście zachęcam, te komiksy zostały wydane też w nowej wersji w wydawnictwie Egmont, przez wydawnictwo Egmont. Te, które nie były pokolorowane, bo pierwsze szranki i konkury i Złoty Puchar, one zostały pokolorowane w tej nowej edycji. Również Kajtek i Koko w Kosmosie chyba się ukazało w kolorze ostatecznie w jednym albumie, bo te początkowe komiksy Christa, one ukazywały się najpierw w formie pasków komiksowych, dopiero później w postaci albumów. Mamy Palenisko, mamy Palik. Czysta woda zdrowia doda. Pewnie jeszcze będzie taka kilka wieków. No dobra. Teraz co my tutaj mamy, bo się zastanawiam, czy mam wszystko, co mi jest potrzebne. Tak, mam kij odmiotu, więc dobrze, on też będzie konieczny, żeby przejść do następnej lokacji. Stąd można zabrać kociołek, na przykład tutaj postawić teraz kij odmiotu i zrobić taki ruszt, powiedzmy, i kociołek tutaj postawić, ale na razie nie ma takiej potrzeby, więc zróbmy to, co do nas należy, to, co musimy zrobić, czyli po kolei. Najpierw ten dzbanecznik z wodą damy Jadze. Zupełnie nie wiadomo dlaczego. Tutaj jest to nieintuicyjne. No nie wiemy, co mamy z tą Jagą zrobić, ale musimy coś zrobić. Nie, to może zanim dzbanecznik, to błękitek, bo tutaj autorzy uznali, że trzeba kwiaty dawać kobietom, żeby one nam w jakiś sposób mogły pomóc. O, jaki piękny kwiatek. Dziękuję, to bardzo miło z waszej strony. Ale jak znam Kokosza, to rzadko odwiedza swoją ciotkę bez powodu. Ciociu, nie przesadzaj. Dobrze, dobrze, już ja tam swoje wiem. Oj, przestańcie już. Słyszałam, że zbójcerze podstępem
zatruli wodę w waszej studni. Cóż, musicie udać się do pani przyrody. Ona powinna wam pomóc. Jeszcze jedno. Dziś zgubiłam duże ziarno kwiatu siły, ale pewnie już wyrósł, a przy jego pomocy można nadać jakiejś części ubrania moc siły. Wiemy, wiemy, to rękawica. W każdym razie dziękujemy. Skorzystamy z twoich rad. I teraz dajemy dzbanecznik z wodą. Oddaję wam ten dzbanecznik. Woda w nim została przemieniona w żywą wodę. Może się ona wam kiedyś przydać. Weźcie też to zaklęcie. Kokosz, polej się tą wodą, to zaczniesz szybciej myśleć. Uważaj, co mówisz. Sam się polej, to może urośniesz. A z tym urośnięciem to też jest ciekawa sprawa, ponieważ Mirmił chciał być wysoki w jednym z komiksów. No i rzeczywiście, ciekawe perypetie z tym swoim wzrostem. To był Festiwal Czarownic, zdaje się. Tak, no i wówczas... Mirmił zakradł się do domku Jagi i polał się miksturą wzrostu. I był olbrzymem, ale to mnóstwo takich zabawnych komplikacji wprowadziło. Zabawne, chociaż dla Mirmiła nie było ono zabawne. Tutaj trochę pixel huntingu. Trudno znaleźć przejście do kolejnej lokacji. Ono jest tu. Taki niewielki rejon, w który można kliknąć. No i teraz cofamy się tam do rozdroża. Trudno jest czasem przejść do sąsiednich plansz, bo no nie zawsze się da po prostu. Czasem muszą obie postacie podejść. Pewnie przyznacie mi rację, że tutaj te nasze akcje, które mieliśmy do wykonania, no są trochę robione tak na chybił trafił, bo jak mieliśmy się domyślić, że akurat mamy Jadze dać dzbanecznik z żywą wodą i kwiat. I po co w zasadzie? Czego mieliśmy się dowiedzieć od Jagi? Na początku ona nam rzuca jakimś tekstem i nie wiadomo, czego właśnie od niej potrzebujemy, no. A dopiero później coś jej dajemy, no i ona wtedy przechodzi do konkretów. Tutaj, na tej planszy, niestety, jakoś te teksty się źle nagrały. Zupełnie w zasadzie nie można zrozumieć, co mówią postacie. Oddajcie się od tego przeszęgu! Dobra, więc nie będę tutaj przedłużał. Piwa brak, piwo i piwa brak. Fajne tabliczki. No to trochę może... Ale widok! To trochę w stylu Chrysty, zresztą on to rysował, nie? Zobacz, Kokosz, już tylko z czterech kominów unosi się dym. Wielu mieszkańców musiało uciec z grodu. Tak, wszyscy boją się zbójcerzy. Kajko, musimy szybciej działać. Ale musisz też szybciej działać niż mówisz. Tu jest Mir Miłowo, czy coś tu jeszcze tam jest? Czy coś jeszcze tam jest w tle? No ptaki są animowane, także miło, że chociaż coś się rusza na tych ekranach. Co przecież nawet w dzisiejszych grach nie jest normą. Dobra, przejdźmy do rzeczy, do meritum. Słyszałem, co stało się z wodą w Miłowie. Za Dobra, ładujemy się. Nie wiem, co się stało, że akurat w tej lokacji tak są te dialogi nagrane. Nie wiem. Tylko w tej. Przynajmniej na razie. Może w końcówce gry, bo jeszcze jej nie przeszedłem całej, coś będzie podobnego. Mam nadzieję, że nie. No dobrze.
Przynieśliśmy się już chyba do krainy borostworów, albo przynajmniej do lasu, ale już jesteśmy blisko tej krainy borostworów. Zatem zakończę odcinek. Jeden, przypuszczam, z trzech, bo to nie jest długa gra. No i dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Miło było wrócić do tych lat 90. i do Kajka i Kokosza. No i mam nadzieję, że również spędziliście w tym odcinku razem ze mną przyjemne chwile. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.